24 listopada 2018, Poznań. Jesteśmy przy szkole podstawowej na skrzyżowaniu Pięknej i Złotej. Swego czasu za tymi słupkami parkowały nałogowo samochody pracowników szkoły, wprowadzając niebezpieczeństwo dla dzieci. No to ZDM tu z przedniej strony wprowadził słupki. Słupki spowodowały, że dostęp, dojazd został ograniczony. Niestety konieczność zaistniała dołożenia kolejnych słupków, ponieważ część złoczyńców przejeżdżała przez to drugie przejście dla pieszych i przez tą lukę. I tutaj PAN pod adresem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu zgłosiliśmy sprawę i na drugi dzień pojawiły się słupki. Jak to działa, nie wiadomo. Panie naczelniku, wyrazy uznania i szacunku, nazwiska nie wymienimy, bo nie wiemy, czy nam wolno. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu Dziatwy Szkolnej.